Witajcie moi drodzy na multibloku z Terabloka. Miał być stream, ale będzie odcinek. Niestety YouTube stwierdził, że mam mnie głęboko w poważaniu i wywala mi co chwilę streama. A jest ze mną Cytrynka. Siema. Zobaczymy jak będzie dzisiejszy, jak będzie ten odcinek wyglądał, ile będzie trwał. Wolałem sobie pograć z wami, pogadać, poczatować, poodpowiadać na pytania, ale jak widzicie, chyba YouTube mnie dzisiaj nie lubi. Więc zamiast tego będzie odcinek. Weź zrób dwie pary drzwi i zastaw te błazenkowe wymysły, żeby tam nikt nie wchodził. Szybcie. No tutaj na górze. No na, nie. Nie tu, na samej górze. A. Dlatego mówiłem dwie pary, bo on ma tam podwójne przejście. Na samej sienkiej górze ma jakieś swoje dziwne wymysły, niedokończone. Aha, okej. Dajcie mi znać w komentarzach, czy u was też tak gorąco dzisiaj, czy nie. Po prostu idzie paść. Jezu. Co? Nie wiem. Prawie umarłem. Naprawdę? Tak. Trzeba tam zrobić jakąś barierkę. Sugarcane. Sugarcane to... Zaczekaj, zobaczymy. Wyzwania. Aha, czyli muszę wokół siebie strzelić sugarcane'ów, tak? No właśnie, czekaj. Ile tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, muszę mieć wokół siebie 32 sugarcane'ów. No po prostu... Dobra, sklep. Szkoda, że łuków nie można sprzedawać. Bo mamy ich od... Co? Myśmy mieli troszeczkę klient, tak. Weź, nic nie mów. Mamy tego tyle, że po prostu idzie paść. Gdzie ten drugi? Co? Był jeszcze taki jeden łuk z tego. Enchantem, ten, który właśnie trzymam w ręku? Tak, mam. Ale mam z niezniszczalnością 2. A nie to. Dobra, to trzeba będzie zrobić tak. Napisz na Discordzie przy Everyone na tablicy, że jak ktoś chce być na odcinku i porozmawiać, to ten, to niech wbije na TS-a. I daj link do naszego TS-a, jakbyś mogła. Okej.
Tak, na tablicy. Z everyone'em. A najlepiej to chyba nie z everyone'em, tylko z ekipa. Okej. I to nawet nie na tablicy, tylko na nagrywkach ekipy. Wtedy zrobimy w ten sposób. O, diamencik wypadł. Spoko. Tak, tu będzie nasz dom. Tylko zastanawiam się teraz, czy zrobić to, czy... Wiesz co, zastanawiam się, czy nie zrobić tego głębszego, wiesz? Jak chcesz. Bo raz, dwa, trzy, cztery... No, zrobimy to chyba głębsze. Bo mamy pięć kratek w górę, a żeby jeszcze zrobić jakiś ładny dach, żeby to jakoś ładnie wyglądało, to chyba musi być trochę głębiej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, no, raz. Zaraz pokażę farmę kaktusów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Zrobiłem błąd. O jedną kratkę dalej. Jakbyś mogła, no, to weź ze skrzynki przy przepalarce trochę stona. Takiego przepalonego. Żeby tu, tutaj, o, odtąd zalepić w dół. Okay. Nie tu, obok, bo to ja kopię, o to. Tak tutaj, z tej strony. I weź tego, o tu. Bo to ja kopię. I w tę stronę pójdziemy tak, żeby to było dłuższe. Chyba tak dotąd, wiesz? A głębsze na pewno będzie. Dobra, tutaj damy. O, mam trzy diamenty. Dobra, ja idę pokazać ludzikom naszą farmę kaktusów.
nasza farma kaktusów. Raz, dwa. Jeszcze trzy hopery trzeba zrobić, tak? Dwa albo trzy to było. No. I co? I one mają być połączone jak? Podłączone po prostu do tych obok siebie? Tak. To ja ci zrobię, a ty to połączysz. Okej. Bo z tego co widziałem, to dostałem trochę żelaza. Wtedy się to dokończy. I zamienimy stone bricki na zwykłego stona, żeby to wyglądało ładnie. Okej. No. No i niech sobie tutaj się zbiera nasze kaktusy na sprzedaż. I będzie trzeba to podwyższyć tutaj, ale to z czasem. Ciebie i tak nie byłoby słychać, jak ja rozmawiałem przez telefon. A poza tym miałem zapauzowane nagrywanie. Więc na spokojnie. Więc na spokojnie, nie byłoby nic słychać. Ja sobie zrobiłem miałem ustawione, że nagrywanie jest dalej, ale zrobiłem pauzę, która po prostu nie było tego momentu, tych paru minut, jak ja rozmawiałem przez telefon. Jak ja to lubię. Wiesz, który mam poziom? Mam. 32, a miałem przed chwileczką 17. Trzeba też będzie pomyśleć, z czego robimy ten dom. Czy ze stone brick? Tutaj masz jeszcze jedno, kilka miejsc. Będzie trzeba zrobić skrzynkę na kobla. Wiesz? Tu będzie tu zrobimy jeszcze raz. A nie. Przynieś kamień i zaklej tutaj te dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I obniżymy to jeszcze o. Teraz się zastanawiam. O, szlak.
Plastry miodu, nie. Potrzebuję 5000 na dzwon. Po co jest dzwon? Żeby nasze wieśniaki się rozmnażały. Aha. Tak to teraz działa? No te teraz niestety tak działa. Dobra. No bo teraz wieśniaki potrzebują mieć łóżko, dzwon i coś jeszcze. O, jak mnie to cieszy. Zaraz się pozbędziemy tego bruku całego. Dodali opcję możliwości sprzedania bruku. Jak mnie to cieszy. Zaraz będę milionerem. I będziemy mogli w końcu kupić nowe krowy. Albo ja jestem ślepy i po prostu wcześniej nie zauważyłem możliwości sprzedaży bruku. A to też jest możliwe. Naprawdę. Zwłaszcza, że teraz mając VIP-a mogę sobie sprzedawać będąc na wyspie. Bo mam możliwość wpisania sobie V sklep i automatycznie mi się pojawia sklep. W sensie slash. Coś mówiłaś o jakichś nowych, dodatkowych skrzynkach na kobla? Dobra, ile mamy pieniędzy? 5600. Co bardziej potrzebujemy? Krowy czy wieśniaków? Krowy, raczej. Tylko, że dla krów trzeba byłoby zrobić miejsce. Wiesz co? Kupię dzwon i a potem i tak mamy tego, zbieramy tego kobla tyle, że... Dobra. Kup jeden dzwonek. Ale zatłukę każdego, kto ten dzwon zniszczy. Dobra, ile mam kasy? 600. 600 zostało. Dobra. Kilofik. Trzeba tu zrobić. Tu damy. Tu damy. Kelpy tu. Trzeba zrobić dodatkową skrzynkę na wszelkiego rodzaju grzybki, brodawki i nasiona. Wiesz? Okej. Ale to nie teraz, nie w tej chwili. I te... No... Kaktusy zostają na dole, nie przynosimy ich do góry. Dobra. Ja
sobie poradzę z nimi na dole. Potrzebuję jeszcze 16. Co tu robi zombie? Skąd on tu się znalazł? Gdzie? I creeper. Trzeba to trochę bardziej rozświetlić. Właśnie mi wylazł zombie na głowę. A creeper wybuchł nam prawie kurczaki. Oj. Tak, ich wiesz co, chyba da... Czekaj, ile mamy stąd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem do góry. No. Damy do 10. W sensie tu. Tak. Ostatnie zejście. O. I ja tutaj trzeba będzie tutaj zrobić kamienne schody. Kamienne. Teraz to ładnie będzie wyglądało. Obniżymy to... Cytrynka? Tak? Później, jak zrobimy tutaj dziurę, to po prostu się te kawałki, na których stoję, wszystkie co do samej góry się zrówna. W sensie tutaj to się usunie, da się schodki. To się usunie, da się schodki. I tak po kolei z każdym. Ale to dopiero jak skończymy dziurę. Okej. Albo ja się zaraz tym zajmę, albo zobaczymy. Bo teraz zastanawiam się, jakie te schody zrobić. Czy drewniane, czy kamienne.
Chodź tu do mnie na chwilę. Proszę. O, dziękuję. Wiem, że to jest bardzo ekscytujący odcinek z kopania kobla, ale cóż, czasem i to trzeba robić. Wolałbym to robić na streamie, ale niestety YouTube mnie dzisiaj chyba nie lubi. Zrobisz miniaturkę do tego odcinka? Spoko. Jakoś gdzieś się tam po drodze w międzyczasie przed końcem przed końcem nagrywania ustawimy i ten tak do miniaturkowego. Okay. Żeby zrobić po prostu taką już taką stricte pod odcinek z bawienia się w koble. Albo coś się wymyśli. No, całkiem nieźle. Ile tego... No trochę żeśmy tego wykopali, a wcale tak dużo tego nie ma. A, bo tym drugą, zapomniałem, drugą część staków kobla to ty masz. No, tak mniej więcej. Ty nie masz jeszcze premki, nie? Nie. Dobre stwierdzenie, jeszcze. No to w tym momencie ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale. Jak na razie lecimy do 100 subskrypcji, ale będziemy się rozwijać coraz bardziej. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Cześć!